Białka stresowe zostały odkryte patrząc na interakcję między bakterią a bakteriofagiem, czyli wirusem, który atakuje bakterie. Dlatego pozwoliłem sobie pokazać Państwu w tle tego tytułu zdjęcie z mikroskopu elektronowego bakteriofagów, które posłużyły, żeby w ogóle te białka odkryto. To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest na początku zdefiniować pojęcia, powiedzieć, jakie białka nazywamy białkami stresowymi. Później chciałbym pokazać Państwu, po co te białka są syntetyzowane w komórce. Jak się okazuje, każda komórka, począwszy od komórki bakterii, skończywszy na komórce ludzkiej, syntetyzuje bardzo podobne białka stresowe. I to jest fenomenalna sytuacja, w której w czasie ewolucji zachowaliśmy te białka. Wniosek z tego, że te białka muszą odgrywać jakąś bardzo ważną rolę, skoro w ewolucji zostały one zachowane. Jaką rolę? Nie będę mówił o wszystkich przypadkach, ale chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób one uczestniczą w modelowaniu systemu immunologicznego. Chciałbym tak samo Państwu pokazać, jak one uczestniczą w powstawaniu niektórych chorób neurodegeneracyjnych. Jak niektóre z nich zapobiegają tworzeniu chorób neurodegeneracyjnych, a niektóre z nich niestety powodują choroby neurodegeneracyjne. Później chciałbym Państwu pokazać coś, co zafascynowało nas wszystkich przez ostatnie 2-3 lata, a mianowicie białka stresowe stanowią pewien bufor mutacji, które w czasie naszego życia kumulujemy w naszym DNA. I okazuje się, że tych mutacji w wielu przypadkach w ogóle nie odczytujemy. One się kumulują. Dopiero w momencie, kiedy się starzejemy, kiedy białka stresowe są używane do innych funkcji, nagle okazuje się, że wszystkie zakumulowane mutacje w czasie naszego życia ulegają ekspresji. I wtedy dochodzimy do nowotworów czy do innych chorób. To jest hipoteza, która została wysunięta rok temu i o tej też chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć. Okazuje się, że białka stresowe uczestniczą właśnie w tworzeniu tego, co nazywamy chorobami cywilizacyjnymi. Jeżeli chodzi o stres, to widzimy, że komórka, zarówno organizm, jak i komórka reaguje na każdą zmianę zewnętrzną, czegoś, co nie jest fizjologiczne, w przypadku całego organizmu zaindukowaniem odpowiedniego hormonu, który jest tutaj pokazany, a w przypadku pojedynczej komórki komórka reaguje zaindukowaniem syntezy parunastu białek, które nazywamy białkami stresowymi. Historycznie rzecz biorąc, białka te zostały odkryte przez i opisane dość dokładnie przez Susan Linquist, która zresztą w tej chwili jest profesorem w Stanach Zjednoczonych, jedną z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych i kandydowała do Nagrody Nobla parę lat temu. Ona pokazała, że doświadczenie zrobione 30 lat temu przez włoskiego uczonego nazwanego Ritoso, nazwisko z Ritosa, on pokazał, że w czasie nagłego podwyższenia temperatury w przypadku muszek i owocowej drosofila, widzimy taką naszą muszkę owocową drosofila, następuje wzmożona synteza parunastu genów. To pokazał Ritosa, a Susan Linquist opisała i pokazała, to jest właśnie żel wzięty z jej pracy, gdzie pokazała, że synteza wielu genów w podwyższonej temperaturze, proszę zobaczyć zresztą, że temperatura jest tylko nieznacznie podwyższona. Zobaczmy 26 stopni, 23 stopnie, wszystko się dzieje normalnie. W momencie, kiedy przesuwamy temperaturę hodowli komórek na przykład o 4-5 stopni do góry, następuje zahamowanie syntezy wielu białek i wzmożona synteza parunastu białek. I właśnie te białka, którego jest wzmożona synteza w warunkach podwyższonej temperatury, ona nazwała białkami szoku termicznego, a dzisiaj już wiemy, że wiele innych czynników tak samo powoduje indukcję tych białek. Dlatego możemy nazwać te białka białkami stresowymi, bo nie tylko podwyższona temperatura powoduje wzmożoną syntezę tych białek, ale na przykład obecność toksyn, metali ciężkich, promieniowania jonizującego, alkoholu oraz niektóre stany patologiczne, jak na przykład transformacja nowotworowa, czy niektóre choroby neurodegeneracyjne, stany zapalne, niedotlenienie mózgu. To są wszystkie elementy, które powodują
wzmożoną syntezę tych białek, które na początku historycznie nazywaliśmy białkami szoku termicznego, bo tak zostały odkryte, ale w tej chwili nazywamy białkami stresowymi. Przez wiele, wiele lat mój zespół pracował nad białkami szoku termicznego, czyli białkami stresowymi z bakterii. Bakterie Escherichia coli, a więc bakterii takiej, która żyje w naszym przełyku, nie jest niebezpieczna, jest bardzo dobrze pod względem genetycznym opisana. Nasz zespół wyizolował po raz pierwszy białka szoku termicznego należące do rodziny HSP70. 70 oznacza 70 tysięcy daltonów, to znaczy masa cząsteczkowa tego białka. I okazuje się, że to białko nie działa tylko samo, ale ona musi mieć i też i inne białka do tego, do współdziałania. Myśmy nazwali te białka dna J i GROP-E. Każde z nich posiada pewną rolę właśnie w aktywacji tego białka szoku termicznego. Okazuje się, że w komórkach ludzkich istnieje identyczny lub prawie identyczny system. To są komórki eukariota, na którymi w tej chwili pracujemy. I okazuje się, że istnieje znowu białko, które jest prawie analogiczne do białka bakteryjnego, należące do rodziny HSP70. Istnieje białko HSP40, które jest analogiczne do białka dna J. I istnieją białka, które działają analogicznie jak białko GROP-E, odkryte przez nas w bakterii. Wprawdzie mechanizm działania jest ten sam, ale sekwencja tych białek akurat w przypadku tych jest różna. A więc okazuje się, że z jakichś powodów w czasie ewolucji zostały zachowane pewne systemy i zostały zachowane te systemy w tak idealny sposób, że porównałem tutaj Państwu strukturę jednej tylko domeny, która jest odpowiedzialna za hydrolizę ATP, tego białka należącego do rodziny HSP70. Na czerwono zaznaczone jest białko bakteryjne, a na niebiesko zaznaczone jest białko ludzkie. Zobaczmy, prawie identyczna zgodność. I to jest fascynujące, że w czasie ewolucji to zostało zachowane i że to, co zostało odkryte dla bakterii przez nasz na przykład zespół, można było przetransponować od razu dla komórki ludzkiej. Okazało się, że tak samo mechanizm działania jest prawie identyczny dzięki zachowaniu struktury i funkcji tych białek w czasie ewolucji. Tu jest poznana jedna tylko domena tego białka, która wiąże ATP. To jest druga domena, która wiąże peptydy. Te białko, HSP70, odpowiedzialne jest za wiązanie się do różnych substratów i odłączanie się. Odłączanie się i odwiązanie. To łączenie się z innymi białkami jest właśnie za pomocą tej C końcowej domeny zawartej w tej części tego białka. Okazuje się, że białka stresowe to jest to, co powiedziałem, że to jest najstarszy ewolucyjnie system obrony komórki przed zgubnym działaniem warunków zewnętrznych. I to, co się udało zrobić, pokazać, to że między innymi, że białka stresowe chronią i stabilizują inne białka. To jest zresztą doświadczenie znowu zrobione w naszym zespole. Po raz pierwszy, teraz już jest to słuszne dla wszystkich białek stresowych. Następnie te białka potrafią tak samo naprawiać struktury, a więc załóżmy, że struktura białkowa została zniszczona w czasie stresu. Białko stresowe potrafi naprawić tą strukturę do pewnego momentu. Ta naprawa nie jest naturalnie całkowita, idealna, ale pewną naprawę struktur białkowych można zrobić. Trzecia rzecz niezwykle ważna to jest to, że indukcja tych białek stresowych powoduje tolerancję na następny stres. A więc w momencie, kiedy zaindukujemy białka stresowe, to później, jeżeli poddamy te komórki lub cały organizm stresowi dużo większemu, na przykład dużo wyższej temperaturze, to komórki przeżyją dzięki właśnie roli naprawczej i stabilizującej białek stresowych. A więc niektóre z białek szoku termicznego, czy tych białek stresowych, o których mówimy, bo to akurat mówimy zamiennie, możemy stosować tę nazwę, ma rolę białek opiekuńczych, a więc de facto opiekują się innymi białkami. Anglicy, którzy lubią takie ostre sformułowania, nazwali, że te białka są molecular chaperones, czyli są przyzwoitkami. A więc przyzwoitkami dlatego, że potrafią chronić nieprawidłowe połączenia innych białek. Tak jak przyzwoitka w życiu też potrafi lub powinna tak zrobić. Okazuje się, że nie tylko białka opiekuńcze potrafią chronić przeciwko
nieprawidłowym połączeniom, ale potrafią też i rozrywać nieprawidłowe połączenia, które już powstały. A więc to jest rola białek tych, które opiekują się innymi białkami. I okazuje się, że praktycznie każda reakcja w komórce, w której wykorzystane są białka, czy jest to reakcja na przykład aktywacji hormonalnej receptora, jakiegoś hormon się wiąże do receptora, receptor później przedostaje się do jądra i działa jako czynnik transkrypcyjny. Czy na przykład transport białka do mitochondrium, albo transport innego białka na zewnątrz, albo sytuacja taka, w której zwija się białko w momencie jego syntezy. Tutaj nieudolnie narysowałem Państwu ribosom i tutaj mamy białko, które właśnie w tym momencie jest syntetyzowane i okazało się, że białko opiekuńcze okleja te nowo syntetyzowane białko i zapobiega temu, żeby to białko uległo agregacji. W czasie takiego procesu zwijania białko może ulec agregacji i nawet jeżeli ulegnie agregacji, białko opiekuńcze potrafi przywrócić natywną strukturę tego białka. A więc działa pasywnie, chroniąc, ale tak samo i agresywnie, zmieniając strukturę. A więc szereg reakcji w komórce, które wykorzystują inne białka, są, w tych reakcjach zaangażowane są białka HSP. Niestety za to, że białka na przykład bakterii są prawie identyczne z białkami szoku ludzkiego, płacimy ogromną cenę. A ceną tą są niektóre choroby autoimmunizacyjne. Okazuje się, że na przykład gościec, który jest zapaleniem stawów, jest wywołany przez to, że przeciwciała względem białka HSP70 są wytwarzane względem bakteryjnego HSP70. A więc mamy infekcję bakteryjną, tworzymy przeciwciała względem białka HSP70, w tym przypadku HSP40 i niestety te przeciwciała, zamiast rozpoznawać tylko bakteryjne, HSP40 rozpoznaje tak samo nasze własne HSP40 i to dochodzi do autoimmunizacyjnych, do zapalenia stawów. W ten sposób to jest podstawa zapalenia stawów. A więc przypuszcza się, że na przykład stwardnienie rozsiane też może być zapoczątkowane za pomocą tej autoagresji. Dzięki temu, że w kompleksach MHC, a więc zgodności tkankowej, przede wszystkim peptydy pochodzące z białek szoku termicznego są eksponowane. To jest ta cena, którą płacimy za zachowanie ewolucyjne. Ale naturalnie białka szoku termicznego stresowe możemy użyć tak samo i w pozytywnym sensie. I okazuje się, że w momencie dużego stresu, jak na przykład napromieniowanie czy chemioterapia, w przypadku komórek nowotworowych, mamy komórki nowotworowe, które wzrasta stężenie białek szoku termicznego. Mówiłem Państwu, że w komórkach nowotworowych, w różnych stanach patologicznych stężenie białek szoku termicznego jest podwyższone. I okazuje się, że w momencie stresu wywołanego sztucznie, w tym przypadku podanie chemioterapii albo w przypadku napromieniowania, następuje śmierć komórki, wysypanie w cudzysłowie białek szoku termicznego, ale nie samych, z peptydami razem. I okazuje się, że te peptydy, białka szoku termicznego są związane, są powtórnie eksponowane w komórkach prezentujących antygen i na tych peptydach, zobaczmy, na tych peptydach, które są tutaj pokazane, aktywują się limfocyty T. Te limfocyty T potrafią teraz atakować komórki nowotworowe. Selektywnie atakują komórki nowotworowe. Dajemy stres, potężny stres dla komórek nowotworowych, na to, żeby one uwolniły białka HSP70 razem z peptydami. Następnie te białka aktywują nasze własne limfocyty i te nasze własne limfocyty atakują komórki selektywnie nowotworowe i powodują apoptozę komórek nowotworowych. I taka procedura jest w tej chwili stosowana przez Srivastava, to jest amerykański uczony indyjskiego pochodzenia, który zaproponował metodę taką, mianowicie usuwania pierwotnego guza nowotworowego. Chirurg usuwa ten pierwotny guz. Biochemik izoluje z tego białka szoku termicznego wraz z tymi peptydami. Te peptydy są tutaj najważniejsze.
a białko szoku dermicznego jest tylko taką osłoną tych peptydów. I następnie te same białka szoku termicznego pochodzące od tego samego pacjenta są powtórnie wprowadzane do tego samego pacjenta. Jeżeli pacjent miał przerzuty, to te przerzuty są niwelowane. A więc dzięki temu, że aktywujemy naszą własną odpowiedź immunologiczną. A więc jest to sytuacja taka, w której Srivastava nazwał to szczepionkami antynowotworowymi. Może słowo szczepionka w tym przypadku nie jest do końca dobrze użyta, ale na pewno w tej chwili tego rodzaju procedura jest testowana na trzecim etapie doświadczeń klinicznych i 2,5 tysiąca pacjentek, szczególnie z nowotworem raka piersi w Stanach Zjednoczonych oraz czerniaka i 2,5 tysiąca w Europie, ale nie w Polsce, tylko w Europie pacjentek jest poddana takiej kuracji, tam szczególnie kiedy są już przerzuty nowotworowe. A więc używamy białka szoku termicznego jako niejako wędkę, której wyciągamy z komórek nowotworowych odpowiednie peptydy, które następnie aktywują nasz własny układ immunologiczny. Białka stresowe, jak Państwu mówiłem, uczestniczą tak samo w zwijaniu się białek. I to jest normalna sytuacja. Mamy białko, które jest zdenaturowane, na przykład takie białko, które jest syntetyzowane w tym momencie w rybosomie. Ono ulega zwijaniu i następnie przechodzi dopiero do swojej natywnej struktury. Ale w czasie takiego zwijania może dojść tak samo do tworzenia takich agregatów, które my nazywamy strukturami amyloidalnymi. I okazuje się, że te agregaty są niezwykle toksyczne dla komórek i wiele neurodegeneracyjnych chorób powstaje dzięki temu, że tego rodzaju agregaty są tworzone. I okazuje się, że białka szoku termicznego są zaangażowane w szeregu reakcjach. Na czerwono zaznaczyłem wszystkie reakcje, w których białka szoku termicznego są zaangażowane. Najciekawsze by było to, czy na przykład struktury amyloidalne mogą być rozbijane przez białka szoku termicznego, bo jeżeli tak, to moglibyśmy opóźnić na przykład chorobę Alzheimera czy Huntingtona. Ale za chwileczkę o tym Państwu więcej powiem. A więc klasycznie rzecz biorąc, białka szoku termicznego oklejają już świeżo syntetyzowany peptyd, oklejają zarówno w bakteriach, jak i w komórkach eukariotycznych i zapobiegają za szybkiemu zwinięciu się tych białek. Taka jest jego fizjologiczna rola, dlatego te białka zostały stworzone. W przypadku archeobakteria sytuacja jest prawie identyczna. Zobaczymy, że wszędzie i zarówno w bakteriach, jak i w komórkach eukariota, jak i archeobakteriach występują też białka HSP70. To jest to białko, które zostało odkryte przeze mnie przeszło 20 lat temu. Okazuje się, że część z tych białek może być przedostawać się na zewnątrz komórek i zwijać się w tą strukturę amyloidalną, o której w tej chwili mówiłem. Jak wygląda tak naprawdę struktura amyloidalna? My do dzisiaj nie wiemy. Mamy kontrowersyjne doświadczenia pochodzące z krystalografii, z rozproszenia światła, które sugerują taką strukturę, która tutaj jest pokazana, a więc beta struktura antyrównoległa, ale są doświadczenia, które sugerują, że taka struktura może wyglądać inaczej. Chris Dobson z Anglii twierdzi, że praktycznie każde białko możemy przeprowadzić w strukturę amyloidalną. A więc to jest ta bomba zegarowa tykająca w naszym organizmie, bo każde białko może być przeprowadzone w strukturę amyloidalną, która jest toksyczna dla komórki. Dlaczego ona jest toksyczna, to za chwileczkę Państwu powiem. Zobaczmy, jak wygląda według pana Dobsona struktura amyloidalna, więc mamy beta struktury i taka podwójnie skręcona, zresztą bardzo ładny model. W przypadku mikroskopii elektronowej to widzimy, że to są takie włókna około 30-40 angstremów średnicy, takie włókna. Te włókna później mogą się splatać i tworzy takie nierozpuszczalne ciałko, które tutaj jest pokazane.